Dzień dobry. Bardzo miło Was przywitać wszystkich w ten bardzo słoneczny poranek niedzielny. Także bardzo się cieszę, że poświęcacie swój czas, a żeby dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. My powiemy sobie o takim bardzo przyjemnym aspekcie dotyczącym budowania odporności, czyli o żywieniu. Pozwolę sobie udostępnić prezentację. Udostępniamy. Zaraz powinna się pokazać. Czy już ją widać? Prezentacja jest widoczna. Widoczna. Super. Pozwolę sobie również. Dobrze, czyli widzimy się i słyszymy. I tak jak już tutaj pani Agnieszka zapowiedziała, będziemy mówić o tym, w jaki sposób możemy sobie samodzielnie pomóc na co dzień, tak żeby nasza odporność zwiększyła się. Powiemy sobie, jak ważne są jelita w tym całym procesie, bo jak wiemy, jelita trawią to, co jemy, ale dlaczego one są ważne w budowaniu odporności? No, o tym nie każdy wie. Dalej, co to jest mikrobiota i po co my jej w ogóle potrzebujemy? I później już to clue naszej prezentacji. Co zrobić, aby ta mikrobiota była naprawdę szczęśliwa w tych naszych jelitach? I w jaki sposób tutaj my możemy pomóc jej w tym, aby ona mogła działać na naszą korzyść? A żebyśmy dzięki niej byli zdrowsi, odporniejsi, no i mniej podatni na te wszystkie alergie, o których przed chwilą mówił mój poprzednik. Zacznijmy od jelit. Widzicie, jelita to jest taka tarcza dla naszego organizmu. Dlaczego tarcza? Tak jak powiedziałam, wiemy, że w jelitach trawimy pokarm. Ale co to ma do naszej odporności? Ano ma. Jelita, one współpracują z naszym układem odpornościowym. Jeżeli współpracują z układem odpornościowym, to znaczy, że to, co jemy, będzie wpływało na naszą odporność. Czyli ważne jest to, co my im dostarczamy, bo dzięki temu, no, one mogą działać na naszą korzyść bądź niekorzyść. Jelita nie tylko współpracują z układem odpornościowym, ale też współpracują z naszym mózgiem. Mianowicie mają one taki swoisty, enteryczny układ nerwowy, który jest powiązany z naszym mózgiem. I ta komunikacja od naszych jelit do mózgu, ona wpływa na nasz codzienny nastrój. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że naprawdę bardzo dużo chorób takich o podłożu psychicznym, no na przykład depresja, Alzheimer, że one są właśnie związane ze stanem naszych jelit. Prawda? To jest aż takie bardzo nieprawdopodobne, jak możliwe, żeby nasze jelita miały wpływ na nasz nastrój. Ano mają. I w drugą stronę też. Jeżeli mamy problemy psychologiczne, mamy stres, denerwujemy się. To taki stan również może doprowadzać do bardzo wielu chorób układu pokarmowego, a więc do zaburzeń trawiennych. Zresztą znamy to z naszej codziennej praktyki, prawda? Że w momencie, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, żołądek nam się ściska, zaczyna boleć. Jak to możliwe? Ano jest możliwe. Dlatego, że mamy tutaj ten ścisły związek mózg jelita. Więc już wiemy, że jelita to jest odporność, jelita to jest nasze samopoczucie. A dlaczego jelita jakoś tak mają taką możliwość, prawda, że mogą nasz system odpornościowy pobudzać do działania? Mianowicie w jelitach są komórki nabłonka cienkiego, które tworzą taki swoisty system odpornościowy. On się nazywa GALT.
I nie wiem, czy wiecie, ale te komórki stanowią prawie między 70 a 80% wszystkich komórek ciała, które produkują przeciwciała w naszym organizmie. Czyli 70-80% to jest większość, prawda? To jest bardzo dużo. I to właśnie te komórki, one uniemożliwiają tym wszystkim patogenom, alergenom przechodzenie przez śluzówkę do wnętrza naszego organizmu. To one stanowią tą barierę. One zatrzymują te wszystkie patogeny, które wdychamy, które spożywamy i nie pozwalają, żeby one weszły głębiej. Więc dzięki temu, że są taką przegrodą, taką tarczą, właśnie dlatego odgrywają tak ważną rolę w zapobieganiu i rozwojowi wszystkich chorób o podłożu immunologicznym, alergii i chorób autoimmunologicznych. No, na przykład zobaczmy Hashimoto, prawda? Teraz jest bardzo, bardzo, bardzo powszechne. Większość z nas, niestety z naszych znajomych, na to cierpi. Również różne schorzenia zapalne. A to wszystko jest zlokalizowane w naszych jelitach i zależy od tego, jak my o te jelita dbamy. Więc wiemy, że te jelita to jest taka bariera fizyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna dla tych wszystkich szkodliwych substancji, mikroorganizmów, które chcą do nas przeniknąć. I teraz będzie clou, dlatego że jak to się dzieje, że te jelita potrafią stworzyć taką barierę? Mianowicie w tych naszych jelitach jest bardzo dużo takiej mikroflory, która to właśnie ona pełni te ważne i takie wzajemnie uzupełniające się funkcje, czyli i metaboliczne, i ochronne, i odpornościowe. I teraz powiemy sobie, co to jest w ogóle ta mikroflora. Nazywamy ją mikrobiotą. I dlaczego ona jest? Po co my ją mamy? Ano, słuchajcie. Znaczy, mikrobiota to nie jest taka jednorodna, czy nie jest jednorodna, to jest cały zespół bakterii, grzybów, wirusów. I ile ich jest, ile gatunków, no to powiem szczerze, współczesna medycyna, współczesna nauka jeszcze wszystkich ma nie policzyła. Ale wyobraźcie sobie, że ich liczebność przewyższa dziesięciokrotnie liczbę wszystkich komórek naszego organizmu. Czyli ich jest dziesięćkrotnie więcej niż wszystkich innych komórek naszego organizmu, a ich masa to jest 2 do 2,5 kg. Wyobrażacie to sobie? Taką ilość mikroorganizmów w jelitach. Bardzo dużo. Bardzo. Po co my ją mamy? Dzięki tym bakteriom, grzybom, wirusom, bo to jest cały zespół, nie mówimy tylko o bakteriach, mówimy mikrobiota, to jest cały zespół wzajemnie współpracujących ze sobą mikroorganizmów. To one właśnie zapewniają naszemu organizmowi równowagę energetyczną, trawią, fermentują pokarm, który spożywamy, dzięki czemu nasz organizm otrzymuje i składniki odżywcze, i odpowiednią ilość neurohormonów, na przykład serotonina, witaminy, to są głównie witaminy z grupy B i K, oraz również właśnie te drobne ustroje zapewniają sprawnie funkcjonujący układ immunologiczny, czyli odpornościowy. A co ciekawsze, również właśnie nasza mikrobiota ma wpływ na modulowanie rozwoju mózgu. Więc ona ma wpływ na nasz nastrój, na nasze zachowanie i również wpływa na nasilenie na przykład objawów depresyjnych, lękowych. Czyli jeżeli czujemy lęk, depresję, jakiś nieokreślony niepokój, to może właśnie wypływać z naszych jelit. Czyli możemy już wiedzieć, aha, coś niedobrego dzieje się w moich jelitach. Nie czuję się dobrze, nie czuję się sobą. Może to powinnam zainteresować się właśnie tym, w jakim stanie są moje jelita. I co ważne, to właśnie tutaj odżywianie
wpływa na modelowanie składu naszej mikrobioty. Czyli niewłaściwe odżywianie zmienia niekorzystnie jej skład. I wiecie co, jeszcze jest taka jedna ciekawostka, dlatego że nie tylko jeżeli mamy skład mikrobioty niekorzystny dla naszego organizmu, jeżeli jest jej za mało, jeżeli są, tam zaczynają się rozwijać patogeny, to nie tylko nasza odporność jest mniejsza, nie tylko nasz nastrój może być gorszy, ale to również może wpłynąć na zwiększenie naszej masy ciała. Więc dbajmy o to, żeby ta mikrobiota była szczęśliwa. Jeszcze jedna ciekawostka, że dzięki tym wszystkim naszym przyjaznym drobnoustrojom również możemy zapobiegać temu, by szkodliwe substancje, które powstają podczas smażenia, grillowania, wędzenia czy pieczenia, również jakby źle wpływały na nasz organizm. To znaczy mikroustroje, tutaj głównie są to bakterie kwasu mlekowego, one się przyczyniają do tego, że te substancje, które powstają właśnie przy smażeniu, grillowaniu, wędzeniu, pieczeniu, są neutralizowane. Te drobnoustroje wiążą, metabolizują te związki, no i dzięki temu te związki się jakby nie dostają głębiej do naszego organizmu, tylko są wydalane z kałem albo są przekształcone w takie mniej szkodliwe. Teraz dochodzimy do clou. Co zrobić, aby ta mikrobiota była szczęśliwa, a żeby się rozwijała, aby służyła naszemu zdrowiu? Może najpierw powiemy sobie, czego powinniśmy unikać, co jej nie służy. No, jak widzicie, na pierwszym miejscu są leki, głównie antybiotyki, a także tak zwane NLPZ-y, czyli to są takie bardzo, bardzo popularne leki, środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, które bardzo często bierzemy na ból głowy, na gorączkę, czy ibuprofen, Nurofen. One bardzo źle działają na naszą mikroflorę. Sami wiemy, że zawsze po antybiotykach lekarz zaleca nam albo branie takich specjalnych preparatów probiotycznych, albo picie jogurtu, kefiru, prawda? To właśnie dlatego, że one zabijają tą naszą dobrą mikroflorę. Na drugim miejscu mamy alkohol. On też ją niszczy. Później dieta bogata w mięso, a uboga w błonnik. Czyli wszyscy mięsożercy niestety szkodzą swojej mikrobiocie, szkodzą swoim jelitom. No i stres. Stres, który no jest nieodłącznym elementem naszego życia. Ale powinniśmy go unikać. Te wszystkie czynniki, czyli leki, alkohol, mięso, stres, one zmieniają skład naszej mikroflory. I co wtedy? Te dobre mikroorganizmy jakby ustępują, jest ich coraz mniej, natomiast w to miejsce wchodzą patogeny. Patogeny mają wtedy dobrą pożywkę i one się rozrastają. I to właśnie ta sytuacja, kiedy mamy mało naszych tych dobrych, przyjaznych mikroorganizmów, rozrost patogenów w naszych jelitach i przy tej sytuacji powstają choroby cywilizacyjne. Czyli tutaj problemy. Astma, o czym mówił mój poprzednik, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, no i nawet, słuchajcie, autyzm, depresja. Już nie mówimy o stwardnieniu rozsianym, alkoholowe stłuszczenie wątroby i nowotwory. Nowotwory, głównie jelita grubego, odbytu, one są teraz bardzo powszechne. I to się dzieje dlatego, że nie dbamy o naszą mikrobiotę. No dobrze, to już wiemy, czego unikamy. Da, wiemy, antybiotyki, leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, alkohol, mięso, stres nie jest dobre. A co jest dobre? Teraz się skupimy na tym, co jeść, ażeby ta mikrobiota była szczęśliwa, żeby się rozrastała. Jak widzicie, na pierwszym miejscu mamy probiotyki.
Czyli żywność probiotyczna. Co to jest? To jest żywność, w której właśnie w składzie są te dobre bakterie, głównie kwasu mlekowego, które właśnie służą naszym jelitom. To jest skład naszej mikrobioty. To są mleczne napoje fermentowane, czyli jogurty, kefiry, maślanki, siadłe mleko, mleko acidofille i kiszonki. Wszystkie kiszonki, czyli popularna kapusta kiszona, ogórki kiszone, a teraz się nam pokazały również inne warzywa kiszone, buraczki, bób, żotkiew, pomidory. Wybór jest bardzo duży. I słuchajcie, nie trzeba dużo jeść nawet tej żywności, ażeby już był widoczny efekt. Wystarczy 30-40 deko na tydzień. To nie jest dużo. Zobaczcie, to jest tak, jakbyśmy wypili jeden duży kefir przez cały tydzień. Co to jest? Prawie nic. Oczywiście, im więcej, tym lepiej. To jest minimum, o którym powinniśmy pamiętać. No i dzięki temu właśnie, że ta żywność probiotyczna zawiera te dobre bakterie, to działa antynowotworowo, obniża poziom cholesterolu we krwi, ułatwia wchłanianie laktozy i zmniejsza objawy alergii. Właśnie dzięki tym bakteriom. Co jeszcze? To już wiemy. Pijemy kefir, jogurt, siadłe mleko, jemy kiszonki. Co jeszcze? Warzywa i owoce oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. No to jest bardzo bogate źródło prebiotyków. Co to jest ten prebiotyk? Tu mamy probiotyk, tu prebiotyk. Prebiotyk to jest taka specyficzna substancja, która nie jest trawiona w naszym przewodzie pokarmowym w żołądku, tylko przychodzi w takiej niezmienionej postaci do jelit i w jelitach jest pożywką dla naszej mikrobioty. Mikrobiota rozkłada te substancje, dzięki czemu czerpie siły, odżywia się i ma możliwość rozwoju. No bardzo dużo tych probiotyków jest w pomidorach, cebuli, czosnku, bananach, jęczmieniu, pszenicy, cykorii, karczochach, ale prawda jest taka, że one znajdują się we wszystkich warzywach, owocach i we wszystkich tych pełnoziarnistych produktach zbożowych. Pełnoziarnistych, czyli pełnoziarnisty chleb, pełnoziarnisty makaron, wszystkie grubo mielone kasze. One codziennie powinny znaleźć się na naszym stole. I oprócz tego, że mają te prebiotyki, czyli stanowią dobrą pożywkę dla naszych bakterii, to jeszcze dostarczają błonnika. Błonnik też stanowi pożywkę dla naszej mikrobioty, ale jeszcze dodatkowo ułatwia usuwanie skałem tych zbędnych resztek z naszego jelita grubego. To, co jest niestrawione, to, co jest niepotrzebne, błonnik powoduje to, że ta perystaltyka jest lepsza i możemy łatwiej usunąć wszystko to, co jest zbędne, niepotrzebne. I taka minimalna ilość błonnika, którą powinniśmy dziennie spożywać, to jest 25 gramów, a to jest taki minimalny. Wegetarianie, słuchajcie, spożywają nawet i 40 i więcej gramów na dobę. Cieszą się bardzo dobrym zdrowiem. O, to teraz na pewno spodziewam się pytań, że no dobrze, to jeżeli ja łyknę preparat probiotyczny, jeżeli ja sobie łyknę łyżkę takich błonnikowego preparatu, czy to mi wystarczy? No wiecie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że preparaty probiotyczne zawierają bardzo mało szczepów bakterii. Jak sobie poczytacie w informacjach o tych preparatach, to zobaczycie, że ten preparat zawiera jeden szczep. Ten preparat zawiera pięć szczepów. Ten dwa. Ten sześć. Czy to dużo? Bardzo mało. To jest tyle, co nic. Tyle, co nic. Dlatego, że nasza mikrobiota naprawdę składa się z niezliczonych ilości szczepów i bakterii, i grzybów, i wirusów. I żaden na świecie preparat nie zapewni nam wszystkich tych drobnoustrojów. Żaden. Ja ostatnio nawet znalazłam taki, który w swoim składzie ma 16 szczepów bakterii. Naprawdę bardzo długo szukałam. Mówię, no,
Zobaczymy. Dobrze, okej. Ale to jest 16. Tyle co nic. A jeżeli chodzi o te preparaty błonnikowe, to tak, oczywiście osoba, która w ogóle nie jada warzyw i owoców, która jada tylko białe pieczywo, tylko biały rozgotowany makaron, no to rzeczywiście powinna spożyć taki preparat, aczkolwiek też nie za dużo, bo tutaj jest też bardzo łatwo o przedawkowanie. Tak, bo błonnik można przedawkować i co wcale też nie jest wtedy dobre dla naszych jelit, bo one mogą tak się albo zapchać. Zbyt dużo jakby z nich wymiatamy, to nie jest dobre. Bo jeżeli jemy owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, nie ma opcji, żebyśmy błonnik przedawkowali. Nigdy go nie przedawkujemy, jedząc tylko i wyłącznie naturalne produkty. Więc co jest dla nas optymalne? Tutaj właśnie dzisiaj zaznaczyłam takim specjalnym kolorem dietę śródziemnomorską. Jest to najlepsza, najbardziej optymalna dieta dla naszego zdrowia. Dlaczego? No bo tak, wiemy, że zawiera dużo warzyw, owoców, pełnoziarniste produkty zbożowe i fermentowane napoje mleczne. Zawiera też ryby, no i jeszcze orzechy do niej powinniśmy dodać. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie na poprzednim slajdzie, mięso nie służy naszej mikrobiocie. Ona nie lubi produktów mięsnych, ale ryby jak najbardziej. Także dieta śródziemnomorska z rybami najlepsza, idealna dla naszej mikrobioty. I teraz już tylko taka konkluzja. Szczęśliwa mikrobiota to odporność, zdrowie dla naszego ciała i umysłu. Bo pamiętajmy, że nasze jelita, jak one pracują, od tego zależy nie tylko nasza odporność, nasze zdrowie, takie fizyczne, ale również zdrowie naszego umysłu. Bo mówiliśmy o depresji, o Alzheimerze. A to wszystko bierze się stąd, że nasze jelita nie współpracują z naszym układem odpornościowym, nie współpracują z naszym mózgiem, dlatego że o nie nie dbamy. Czyli zdrowe jelita, zdrowe ciało i umysł. I teraz jeszcze na zakończenie i na pożegnanie proponuję Wam, żebyście spojrzeli na swoje dzisiejsze śniadanie. Czy teraz to już chyba na obiad też. Czy mój talerz zawiera dokładnie te produkty, które będą służyły mojej mikrobiocie, które będą dla niej korzystne? Czy ona się ucieszy z tego, co dzisiaj zjadłem? Zjadłam? Na pewno? Mam nadzieję, że tak. Trzymam kciuki. Dziękuję serdecznie za uwagę i powodzenia w pozytywnej ocenie swojego talerza. Dziękuję.